Co, Karim, znudziło ci się chodzenie? Już chcesz iść do wózka? No to chodź, przejdziemy się. Weź sobie patyczka na drogę. I będziesz niósł i może vlogował z patykiem. No co jest, Karimku, co robisz? Co takie drżdżdżdżdżdżdżdżdż? Masz tutaj patyczka, którego znaleźliśmy. Bawisz się nim. No, nie jesteś przypięty pasami w wózku, nie potrzeba ci. Trzymasz tu ten uchwyt, możesz się trzymać. Witamy was serdecznie w dzisiejszym vlogu z cyklu Karim i ja. Będziemy chcieli sobie tutaj pospacerować w parku Tineretulo i do was trochę poopowiadać. Zapraszamy was serdecznie na ten dzisiejszy film. Jak ja lubię, jak ty tak robisz. Podoba mi się. Zrób tak jeszcze raz, Karim. Zrobisz tak jeszcze raz? Zrób takie drr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 
Chodź, idziemy. W dzisiejszym vlogu chciałem tutaj poruszyć temat wychowania dziecka. Co tak de facto rodzice muszą zapewnić swojemu dziecku? Miałem okazję zrobić taki odcinek, który nagrałem w parku też, ale to nie był park Tinneletului, tylko to był park AWF w Krakowie. Ten film pojawił się parę miesięcy temu i tam dyskutowałem na przykładzie pewnej matki, to był taki artykuł, która kupiła swoim dzieciom lody i te dzieci nie powiedziały jej dziękuję ani do niej, ani do pani ekspedientki. Ona im zabrała te lody i je wyrzuciła. I ja skomentowałem to, dyskutowałem wtedy o tak zwanym bezstresowym wychowaniu dzieci. Uważam, że to był jeden z takich fajniejszych filmów, jakie zrobiłem w jakichś tematach. Bardzo merytoryczny odcinek, do którego Was serdecznie odsyłam i Wam polecam, żebyście sobie go zobaczyli. Karim, a Ty jakie masz bezstresowe wychowanie też? Jak to jest z Tobą, mój mały ciszku? No właśnie niczym nie stresujesz, co? Widzę właśnie, że tutaj masz swoje zajęcia. I wtedy, jak dyskutowałem w tamtym odcinku, to mówiłem i tylko tak wspomniałem właściwie, co rodzice powinni zapewnić dziecku, czyli przede wszystkim podstawowe środki do życia, takie jak oczywiście jedzenie, ubranie, do tego jeszcze edukacja wchodzi w grę, tak, oczywiście dzieci czegoś nauczyć w życiu. I to są takie gdzieś najważniejsze elementy, które powinien spełnić każdy rodzic. Wtedy też, dyskutując w tamtym filmie, mówiłem o tym, jak to wygląda, jak dzieci są rozpieszczane w obecnych czasach, jak rodzice przesadzają z tym, że dzieciom dużo rzeczy kupują, że te dzieci mało rzeczy doceniają, że de facto myślą, że im się wszystko należy, bo muszą mieć kolejną jakąś nową zabawkę, jakieś kolejne klocki Lego. Oczywiście wszystkie jakieś, jak to się mówi, przyjemności w zależności od wieku dziecka. Im dziecko starsze, tym ma jakieś inne zainteresowania. Później wchodzą w grę telefony. Już nie może być iPhone jakiś 10 starszej generacji, tylko musi być najnowszy 16 Pro już w tym momencie, bo co dzieci powiedzą w szkole i tak dalej. Karim, a twój tata nagrywa właśnie vloga iPhone'em 14 i to jest podstawowa wersja, nie żadne Pro. Ty jeszcze jesteś za mały na iPhone'a, ty, bo cię pisz, komar tutaj gryzie, trzeba uważać, bo cię ugryzł, no. Lata koło ciebie, chodź, idziemy. Oczywiście Karimowi iPhone niepotrzebny, on na razie jeszcze nie jest na tym etapie, żeby mówił coś, tata kup, mama kup, dopiero jak będzie pewnie starszy, to będzie się tak gdzieś domagał, dziecko, cię gryzą te komary, chodź, idziemy stąd, jakieś takie miejsce tutaj jest feralne z tymi komarami, Karim, no, pokaż się, tutaj jesteś, chodź. Także to jest takie, wiecie co, rozpieszczanie właśnie tych dzieci i czy tak de facto przyzwyczajanie do czegoś takiego, do takiego poziomu życia to jest właściwe, nawet jak rodziców na to stać. Później takie dzieci, wiecie co, one będą mało samodzielne w życiu. Ja wychodzę z takiego założenia, bo nawet jak dostaną wszystko od rodziców, będą mieli podane, jak to się mówi, na talerzu, to później, będąc nawet dorosłym, to będą mieli po pierwsze zbyt duże oczekiwania w życiu. Będą myśleli o tym, że wszystko im musi przyjść łatwo, bo oni muszą żyć na takim standardzie życia, na takim poziomie, jak się przyzwyczaili. No i ten, i myślę, że to jest takie błędne rozumowanie, błędne myślenie, bo różnie może być. Rodziców ich może zabraknąć w pewnym momencie. Już ci rodzice nie będą nie wiem, wspomagali te dzieci. To tak jak pojawił się też komentarz pod vlogiem, gdzie mówiłem, że
nie kupujemy tego mieszkania. Ktoś napisał, że mógłbyś kupić, że spłacisz kredyt, to będzie prawie dla twojego dziecka. No i wiecie co, dla mnie taki argument nie przemawia też i ja tak nie myślę w ten sposób, no bo co to znaczy? To znaczy, że za 30 lat się spłaci to mieszkanie i mam zostawić je Karimowi, a ja sam gdzie pójdę mieszkać wtedy? Za mną. Gdzie pójdziemy mieszkać? Ktoś nas przygarnie, czy jak? No nie wiem, no oczywiście są różne sytuacje życiowe, nie wiadomo co będzie też tam z tym domem, gdzie mieszkają moi rodzice. Jest też ten dom na wsi i tak dalej. Mieszkanie, które moja mama ma w Sędziszowie koło tej wioski. I są to jakieś perspektywy na daleką przyszłość, ale ja nie myślę tymi kategoriami. Myślę po prostu, że żyjemy tutaj. No i jak tutaj podołać wszystkiemu, żeby było jak najlepiej. A myślenie i wychodzenie z takiego założenia, że ja miałbym spłacać ten kredyt, bo miałbym dać dziecku to mieszkanie później, to jest trochę takie błędne. I ja wychodzę jeszcze z takiego przekonania, że dzieci powinny być bardziej zaradne, powinny być bardziej samodzielne, powinny same dążyć do tego, żeby coś osiągnąć w życiu, a nie po prostu mieć takie podane, słuchajcie, wszystko na tacy, wszystko na tym talerzu i ten dać dziecku mieszkanie, dać to, dać tamto. Oczywiście każdy rodzic chciałby jak najlepiej dla swojego dziecka i ja też chcę, ale myślę, że życie jest też takie nieprzewidywalne. Niektórzy, znam takie przypadki, takie sytuacje, że dostali jakieś mieszkanie od kogoś, od rodziców i sprzedali je, żeby zainwestować pieniądze w biznes, który nie miał szansy powodzenia i ten biznes runął jeszcze szybciej niż się pojawił. I wiecie co, i to jest takie łatwo przyszło, łatwo poszło. Nie wiecie, co wasze dziecko zrobi, będąc dorosłe z mieszkaniem. Nie zapiszecie jakiejś klauzuli, czy ono je sprzeda, czy nie sprzeda, czy co w ogóle zrobi. Oczywiście myślenie tą kategorią, co dziecko zrobi kiedyś w przyszłości z mieszkaniem, może też nie jest na miejscu i ja się z tym zgadzam, ale chciałem o tym tak ogólnie wspomnieć, że różnie to może w życiu być, różnie się może skończyć, bo takie sytuacje mają też miejsce i szkoda byłoby tego zaprzepaścić, że no to będzie spłacane, a nie wiem, dziecko i tak nie będzie w tym później mieszkać, bo wyjedzie za granicę, bo stwierdzi na przykład też, że nie widzi szansy i perspektywy mieszkania, czy to w Rumunii, czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, bo różnie może być, więc nie ma po prostu żadnej jakiejś reguły, jeśli o to chodzi. No tak, Karim, tam jest piesek, ale jak my zejdziemy tam z tej góry, z tym wózkiem, tam w pobliżu jeziora? Chodź, musimy znaleźć jakieś zejście tutaj, dobra? Chyba trzeba się zawrócić, bo tam była taka alejka w dół. No i wiecie co, chciałbym być też dobrze tutaj zrozumiany, bo czasy się zmieniły i oczywiście wiadomo, że teraz jest inaczej, ale kiedyś to funkcjonowało w ten sposób, że nosiło się jakieś ubrania po starszym bracie, po starszej siostrze, jakieś buty używane i tak. Oczywiście wtedy wiadomo, że też dużo rzeczy nie było, Polska wyglądała inaczej i tak dalej, ale człowiek bardziej gdzieś doceniał małe takie rzeczy, te dzieci bardziej doceniały to wszystko, bardziej się cieszyły z czegoś, jak im się coś kupiło i to była jakaś drobna rzecz i przeżywały to tak, a teraz to nie ma takich emocji, tak? No, dostanie dziecko telefon, taki chciałem przecież ten, czy chciałem, miał być iPhone Pro, no to jest Pro, no to dobrze, no, taki miał być, no to taki jest. A wtedy to człowiek się inaczej cieszył z różnych rzeczy. Ja pamiętam, jak byłem już takim nastolatkiem, mój tata kupił mi taką wieżę, co to jest wieża, no takie urządzenie z radiem, kiedyś to się tak mówiło na to, z czytnikiem płyt kompaktowych i na kasety magnetofonowe. I to były takie trzy w jednym połączone. I pamiętam, jak myśmy jeździli za tym i pojechaliśmy chyba na Tomek w Nowej Hucie. Tam szukaliśmy, bo takie były też stoiska z tym sprzętem. I mój tata chciał mi kupić ten sprzęt jakiejś firmy Thomson. Ale mi się ten Thomson nie podobał, bo wcześniej zobaczyłem tą wieżę innej marki, taki Panasonic. I ten Panasonic był taki fajny i on grało to tak fajnie, w ogóle inna była jakość, też ładniej to było wykonane. I wtedy ja tak powiedziałem, ale nie chcę tego Thomsona, to może kiedy indziej kupimy. A mój tata wyczuł i wiedział, że
że mi się ten Panasonic podobał. On pamięta na 100% tę historię i, no i ten, i powiedział tak, no bo to kosztowało oczywiście więcej, tak, ten Panasonic. I powiedział tak, dobra, to chodź, pójdziemy kupić tego Panasonica, ale wcześniej musimy iść i kupić sweter, bo potrzebujesz jakiś ciepły sweter. I wtedy ja wybrałem pierwszy lepszy sweter, bo mnie nie zależało jaki sweter. Powiedziałem, że będę w każdym jednym chodził, ale ja chciałem już iść, żeby kupić tą wieżę, ten Panasonic, bo, no bo to było jakieś spełnienie moich marzeń wtedy. I sweter oczywiście kupiliśmy, pierwszy właściwie lepszy. Tak, ten ci się podoba? No nie wierzę, że ci ten podoba. No tak, może być. I chodziłem w nim też, w tym swetrze, ale dla mnie najważniejsze wtedy było, żeby kupić to, co mi się wtedy podobało. I ja bardzo gdzieś to wtedy doceniałem. I to było inne takie przeżycie, inne w ogóle emocje, jak takie coś się kupowało. A teraz to jest takie, wiecie co, no, takie płytkie. Płytkie uczucia, płytkie emocje. Te dzieci nie myślą w ogóle tak, że no dobra, no może się cieszą jakoś, ale nie oddają tej radości, tak jak ja byłem dzieckiem małym, czy też nastolatkiem, bo wtedy czasy były inne i to nie było tak, że na wszystko było tak ludzi stać też, chociaż teraz też dużo ludzi biduje i nie ma pieniędzy i coraz bardziej się robi takie wręcz, nawet bym powiedział, rozwarstwienie społeczne, gdzie zanika klasa średnia, jest coraz więcej ludzi gdzieś biednych i są albo biedni, albo bogaci, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, no to, to jak mówię, wtedy bardziej się doceniało. Wtedy właśnie inaczej to wszystko tak było postrzegane, a teraz, tak jak mówię, dzieci myślą, a należy mi się. Co jest, Karim, co cię kaszle? Poczekajcie chwilę. Wszystko dobrze, mój mały piszku? Wszystko dobrze z tobą? Co cię tak pokaszlało? Chcesz wody? Napijesz się wody? Karim ma jakieś humorki. Daję mu wodę, to nie chce. I ten... Coś chyba jesteś nie w sosie, mój mały piszku. Chodź, idziemy, wracamy pomału. Przytoczę taki przykład rozmowy z moim wujkiem w Polsce, który powiedział kiedyś tak, no kupiłem sobie samochód, nie żałowałem sobie, no bo miałem pieniądze i ten... Co ja zrobię? Nie kupię sobie, umrę kiedyś i mój syn będzie się bujał za te pieniądze. Póki żyję, to muszę też korzystać. I uważam, że świetnie to powiedział. Miał też rację taką, bo to nie znaczy, że okej, trzeba o dziecko dbać, trzeba zapewnić właśnie te różne rzeczy. Każdy chce jak najlepiej, ale to nie znaczy, że my rodzice mamy zapominać o sobie, że wszystko tylko tym dzieciom oddać i że sami, nie wiem, głodować. Oczywiście abstrahuję i to jest jakieś skrajne porównanie, ale żeby sobie nic nie kupić, nie wiem, tylko dziecku i najdroższą zabawkę i ten, a samemu chodzić w dziurawych majtkach, tak? Wiecie, o co chodzi? No nie tędy droga, bo ja myślę, że każdy powinien być szczęśliwy, każdy powinien zapewnić przede wszystkim jak najlepiej dla swojej rodziny i oczywiście dzieci są najważniejsze i wiadomo, że jakby brakowało, nie wiem, pieniędzy na coś, czy nawet już w skrajnych wypadkach na jedzenie, to wiadomo, że ja bym wolał chodzić głodny, a żeby Karim nie był głodny, tak? No ale to już mówię, to już są takie abstrakcyjne sytuacje, które mam nadzieję, że nigdy w życiu do nich nie dojdzie. I trzeba o to się po prostu gdzieś tam modlić i być dobrego, pozytywnego nastawienia. Ale po prostu wychodzę z takiego założenia, że my jako rodzice, to tak jak mówiłem wtedy, o tym bezstresowym wychowaniu, że to nie znaczy, że jak dzieci mają być bezstresowo wychowane, to rodzice mają się z czymkolwiek stresować, tak? To jest też takie porównanie, które uważam, że jest właściwe. No i trzeba myśleć zarówno jak i o dzieciach, jak i o sobie. Karimku, co się stało? Ty byłeś taki grzeczny, dałeś mi ciasteczko ostatnio, pokaż buźkę. Co się dzieje? Co się dzieje? Co chciałeś? Co się dzieje, mój mały piszku? Co ci się dzieje? Chodź tutaj, rozweselimy cię. Zobacz, jakie ty masz humory. Jakie ty masz humory. Czy ty sobie jaja robisz, co? Czy ty sobie jaja robisz? Jaki jesteś? Chodź, idziemy. I zejdziemy jeszcze tam nad to jezioro. Chodź, pójdziemy tą alejką, bo ty byś mi nie wybaczył, jakbyśmy nie poszli do jeziora i później będziemy wracać do domu, dobra? Chodź, Karimku, chodź. Także teraz świat jest taki nastawiony właśnie na taki konsumpcjonizm. Ludzie są bardzo pazerni, ludzie jak najwięcej chcieliby mieć wszystko dla nich, wszystko tylko ja. I przekazują też takie wartości dzieciom
i później te dzieci są bardzo roszczeniowe. Później te dzieci myślą, tak jak już wspomniałem, że im się wszystko w życiu należy. Myślą, że wszystko musi łatwo w życiu pójść, gładko i przyjemnie. I często życie weryfikuje, że właściwie tak nie jest i zderzają się z tak zwaną ścianą. I co wtedy? I wtedy wychodzi brak zaradności, brak jakiejś przedsiębiorczości, brak jakichkolwiek zasad, nawet takich moralnych, które miałyby być przekazane przez rodziców, no bo dzieci są przyzwyczajone, że miały wszystko podane na talerzu. Tak jest czy nie? Napiszcie w komentarzach. Karimka tutaj prowadzę w wózeczku. On chyba już jest jakiś zmęczony, wydaje mi się, ale stał dzisiaj późno, więc nie wiem, co mu jest małemu piszkowi. Co, już ziewasz, tak? Śpiący jesteś, Karim? Jak to jest z tobą? Widzisz, Karim, tam mama zwróciła uwagę dziewczynce. Czy to było stresowe, czy bezstresowe? Nie krzyczała, ale mówiła tak poważnym głosem, no. I teraz chciałoby się tak zastanowić i gdzieś to podsumować, co de facto trzeba byłoby dziecku zapewnić. Te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej, czyli właśnie... Co jest, Karim? No tak, Karim, idziemy do mamy, wracamy do domu, dobra? Okej, okay? Powiedz mama. Powiedz mama. Te. A powiedz tata. Powiedz tata. Mama. Tata. Powiedz tata, nie powiesz? Nie? Dobra, chodź, idziemy, chodź, bo jesteś jakiś rozdrażniony. Także chciałem to gdzieś już tak zreasumować, co należy więc zapewnić dziecku. Przede wszystkim dobre wychowanie, wpojenie jakichś zasad, wartości w życiu, umiejętności, powiedzenia proszę, dziękuję, przepraszam, skromności może jakiejś, nie takiej typowo też wrodzonej polskiej, bo to też jest do przesady, gdzie ludzie nie doceniają swoich wartości, swoich możliwości w życiu i bywają za skromni, ale po prostu chodzi o to, żeby się nie wywyższać, żeby mieć szacunek do innych. Należy dzieci przede wszystkim dobrze wyedukować, posyłać na jakieś zajęcia, jeżeli będą potrzebowali, uczyć ich języków, może zainwestować w jakiś sport. Okej, okay, to się wiąże też z wydatkami, z jakimiś finansami i ktoś może powiedzieć, że jednych stać, drugich nie stać, ale robić coś w miarę możliwości po prostu, albo jak nie stać kogoś, żeby zapisać, nie wiem, syna na piłkę nożną, to po prostu wyjść na podwórko, kupić piłkę za 50 zł i iść z dzieckiem pokopać i zawsze będzie to po prostu wspólnie spędzony czas, wspólnie spędzone chwile. To jest coś, o czym ja zawsze powtarzałem, mówiłem, że wspomnień wam nikt nie zabierze. Właśnie tego czasu poświęconego razem, spędzonego rodzinnie, spędzonych wspólnie chwil, to jest coś, czego nie można kupić. I to później będzie procentowało w życiu, będzie tak, że będą jakieś więzi rodzinne utrzymywane, będzie tak, że no, będzie to miało tylko i wyłącznie gdzieś tam pozytywny wpływ na dalszą przyszłość, na dalszy rozwój dziecka i oczywiście mówię, jeżeli te chwile będą szczęśliwe, jeżeli będą radosne, pewnie nie zawsze też tak będzie, bo życie różne rzeczy weryfikuje i różne rzeczy się przytrafiają, ale generalnie trzeba robić tak, żeby zawsze było pozytywnie. No i co? To są najważniejsze takie rzeczy, które trzeba byłoby dziecku zafundować. Nie wszystko musi być związane z pieniędzmi, nie wszystko musi być materialne. Oczywiście cieszy, jeżeli można dziecku kupić jakieś rzeczy, bo ja nie mówię, mnie też cieszy, jeżeli pójdę, kupię Karimowi coś do ubrania, czy nawet jakąś zabawkę, ale to nie musi być wszystko takie, wiecie co, high level, jak ludzie teraz podchodzą do tego i myślą, to nie musi być, że najdroższe zabawki, najdroższe telefony, najdroższe sprzęty, kłady i drony na komunię świętą, tylko po prostu, żeby to było takie gdzieś z rozsądkiem przemyślane i nie, żeby tak robić, że po prostu, żeby się tylko pokazać przed innymi, bo to też jest taka przypadłość ludzka, że chcą się w jakiś sposób wyróżnić, żeby ludzie patrzyli się, że o, ich stać na to, a okazuje się, że jedna, druga, trzecia rzecz jest wzięta na raty, czy też w jakiś kredyt i tylko po to, żeby ludzie widzieli, że oni coś mają, tak? Dlatego wiecie co, to jest taka właśnie moja opinia w tej kwestii. Chodź, Karim, zejdziemy w końcu jakoś nad to jezioro, bo tutaj już jest ta alejka w dół i tam
nie odmówię ci tej przyjemności, żebyś tam trochę spędził czasu, bo wiem, że lubisz. No tata, teraz tata, tak? A wcześniej była mama. Chodź, idziemy nad jeziorko, zobaczymy, jak to będzie. Wziąłem tak, zdjąłem Kalimowi spod ręki, żeby sprawdzić, czy zrobił kupę. I tak wyglądało, jakby był w trakcie. Pytam się go, zrobiłeś? On mówi tak. Ja mówię, czemu mnie cyganisz, jak nie zrobiłeś, bo sprawdziliśmy? Co to trzymasz za jakąś kartkę? Uważaj, ty byś już tu wszedł do tej wody. Woda, powiedz woda. Do, pięknie, pięknie. No ale nie wchodzimy do wody, Karim, trzeba uważać. Uważać, tam jest głęboko w jeziorze. No nie mogę cię puścić. Nie, nie, ja ci nie wierzę. Ja ci nie wierzę. Ciebie trzeba trzymać. Ciebie trzeba trzymać, bo ty byś poszedł cały do wody. Popłynąłbyś jak kamień, albo jak siekiera, no. Tak, Karim. Karimku, dasz mi buziaczko, czy nie dasz buziaczko, co? Chyba jesteś śpiący troszkę. Jaki zmęczony mały piszk. Chodź, wracamy, dobra? No to jest wszystko w tym dzisiejszym vlogu, którego chciałem nagrać z Karimkiem, będąc tutaj w parku. Tak, idziemy już do mamy, wracamy, Karim. Idziemy na pociąg, na metro. Zrób papa do widzów. Zrób papa. Ale rączką tak, zrób papa, tak papa. Rączką. Brawo, pięknie, zrobiłeś rączką papa. Idziemy was. Tak? Was zachęcamy do pisania komentarzy. Zostawiajcie też łapki w górę. Subskrybujcie kanał, tak Karim? Tak, subskrybujcie kanał. Tutaj poprawimy tą bluzę, bo ci się troszkę wzięła, podwinęła. Mami, mami. No chodź, idziemy, idziemy już tak. Żegnamy się z wami. No i do zobaczenia w następnych filmach, vlogach i tak dalej. Papa. Zrobisz papa na koniec? Jeszcze jedno takie? Czy nie? Zrób papa, Karim. Śpiący papa, mój mały śpiący królewiczu. Dobra, żegnamy się. Jeziorko w tle tam za Karimkiem. Definitywnie idziemy. Do zobaczenia w następnym filmie z Karimem i ja. Moja ulubiona seria.